wymieniano ślicznie, bardzo ładnie. Tutaj jest. No i tutaj spotkałem się z osobą, z którą prowadziłem już korespondencję i rozmawialiśmy długo, przez dość długą ilość czasu ze sobą w Polsce. Poznajcie, Paulo. Cześć, jak tam? Wszystko dobrze? Paweł ma 51 lat. Do Brazylii przybyli jego pradziadkowie. To bank Brazyl, bank państwa. Tu urząd miejski, urząd miasta, prefektura. I tam, gdzie ta taka tabliczka czerwona, tam ja pracuję. Pracuję sam. Czuję się jak w domu i co będzie brakować, co mów i to wszystko. Jest. Dziękuję pięknie. Macinego. Także jesteśmy w domu Feliciano i zaś jak pięknie mnie ugościli, aż mnie jest głupio. Ja jestem Klaudia Paruski Siemionku. Co ty chcesz mówić? Jedziemy na mszę. Jest o godzinie 21:00. To jest serce domu. Feliciano, hotel i restauracja. Park Sovia. Tutaj jest kościół. Mszę poprowadzi ksiądz Przemysław Januszewski, mieszkaniec Szczecina. 22 lata temu przyjechał do Brazylii ze Szczecina. Pracuje w Dom Feliciano 9 lat. Kolejne 9 lat pracował w innym miejscu. Ja bym chciał mocno polskie poznać, ale tak robotę mam. Lelia Szczecińska. Ja nie wiem, gdzie ta rodzina przyszła, nie wiem. Nie wiem. Bo pradziadek z Polski przyszedł, nie? Dziadek się... Pradziadek się rodził w Polsce. Ja rozmawiałem dużo z moją babką. Ona tylko po polsku rozmawiała. Znalazłem ulicę, znalazłem dom, znalazłem dziewczynę, co kocham ją. Pięknie! To może my tu zostajemy w samochodzie. Paweł codziennie ogląda polskie wiadomości w internecie. Polak daleki od ojczyzny. Smakujemy różnych tutaj. Ciekawostek. Trzeci gatunek. Już jeden pusty, patrz. Szukamy w słowniku portugalsko-polskim, co dokładnie znaczy kac. Trzeba już iść spać, jest bardzo późno, a na 6 rano idziemy do kościoła. Mieć kaca, jest tarde resaka. Kolejny rzeźki pranek. No i nie udało nam się na 6 do tego kościoła pójść. Po wyjściu z pokoju nie zastałem domowników. Jest 8 rano. Może też śpią? Głupio mi chodzić po pokojach, dlatego postanowiłem poczekać na rozwój wydarzeń. Z pozytywnych informacji to zaspaliśmy wszyscy. A z ciekawostek to tak wygląda bateria. Póki co wszędzie, gdzie byłem, taka bateria była. Tu macie ciepłe, tu macie neutralne, tu macie średnie, czy
to daje przez to, że oni się kąpią w tak gorącej, wodzie i to wszyscy razem i wszyscy, to taki chyba urok mieszkania w ciepłym kraju. Gorący to jest taki gorący, że kawę możecie albo herbatę tym zalać i będzie gotowa. Ten neutralny to jest po prostu zimna woda, ewentualnie letnia, jak jest gorąco na dworzu. No i ta pół na pół jest też tak gorąca, że nie da się w tym stać. Gdy wszyscy już wstali, jedziemy kawałek za miasto. Paweł pokaże mi swoje pole. Uczę się od Pawła polskiej biesiadnej muzyki, którą zna na wylot. Krótki spacer okazał się bardzo długi. Dotarliśmy do dawnego domu Pawła pradziadków. Wybudowali go po dotarciu tutaj z Polski. Obok Paweł wybudował dom, jednak rodzina tutaj nie zamieszkała. Woleli mieszkać w dom Feliciano, żeby uniknąć codziennego dojeżdżania do pracy. A wiesz, który rok wybudowano ten dom? Mniej więcej? Nie. Ale opuściłem, bo bardzo to było wszystko bardzo opuszczone. Nie było prądu, nie było płota. Wszystko dużo to kosztowało. Nie pozostaje nam nic innego, jak zebrać trochę warzyw i wracać do domu. Maniok. W stanie Rio Grande do Sul, w którym jesteśmy, bardzo popularna Wielkanoc wygląda tak, że robi się grilla. Tutaj będzie dzisiaj Wielkanoc. Przyjdzie do nas ksiądz, który tak jak ja jest ze Szczecina i będziemy jeść dużo mięsa. Praca bardzo mocno w re. To jest caipirinha. Caipirinha. To wódka, cukier, lód. Lemon. I lemon. I bardzo dobrze. Czyli cytryna. Dziękuję pięknie. Już próbuję. Tu jest pan pies. Cześć pan pies. Może pomogę, tak mi głupio, wy tu pracujecie, a ja sobie chodzę, obijam się. Ty musisz patrzeć na nasz kraj, nasze miasteczko. Wow. I zobaczcie, jak pięknie wygląda Wielkanoc w Brazylii. Szczep Rzeszynie. Szczep Rzeszynie. Chrząszcz. Brzmi? W trzcinie. Stół. Spo. Wy. Ła. Mi. Wa. Wa. Ni. Mi. Spo, wy, ła, mi, wa, ni, mi. Moje 80 przyszło. 80. Ładny wiek. Czy my tego doczekamy? Doczekają się chyba nawet więcej. No ja nie wiem. Jak Paweł będzie dalej robił tyle jedzenia, to ktoś doczeka. No co? Tak trochę niezdrowe. O, ja robiłam. Ojej, kochany, co ja się narobiłam. I ja wszystko radę dałam, a teraz chodzę krzywa. Krzywa. Chyba o tyle, co robiłam. A jedna kaczuszka frujła. Paulu, jak będziesz miał czas, to weź kartusierę i idź tutaj do wody. Wczoraj frujła. I zabij, Boże, sobie wiesz. Kaszka wprówa tam do rzeki. A, rozumiem. Na dół poszła. Na dachu siedziała i stąd się zjetrzyła i poszła. Kaczku się nalingła. Na lingu kaczku się żerbania rydać. A ja chciałam strokować na kurczaki. A Eliu mówi nie. Takie bunicinie, takie ładne. No mam mu troka. O, ja teraz podwórze zaszczelimy kaczkami. Nie ma problemu, będzie czarnina, na kolację polską będą chodzą. Wszystko wezmą. Są wszystkie takie równe, bo są mniejsze i większe. To wezmą te większe wszystkie. Ale już są dobre do zabicia wezmą. Jak będzie ta kolacja polska w sierpniu, to wszystkie wezmą. Kaczorki jeszcze takie trochę, bo kaczorek duży rośnie.
a kaczuszka prędzy unosi. To kaczuszki już tam łapać się na bicie. Ale najgorsze to do wyskubania. Ja z miasta, więc ja nigdy. No i nie skubałeś kaczki? No to trzeba by mu dać się do nowego skupania. Odwiedzili nas goście, tutaj przyjaciele państwa Siemionko. Pani. A jak na imię? Tereza Koleśny. Podel. A pan? Pierwino to nie Podel. A pan po polsku mówi? Mocno mało. Mocno mało. Ja też mało mówię po polsku. Dlaczego? Bo nie chcę mówić. Jak się pomyli wszystko. No, dlatego się pomyli, bo się nie mówi. Bo się nie, tak, bo się nie mówi. Musisz się mówić. Dokładnie, trzeba rozmawiać, przyjechać. Ja rozmawiać. Macieś mówić po polsku. Podziałek przyjechał sam, nie z grupą. To nie ma rejestrów, papierów nie znalazł. Bo to jest właśnie problem, że nie ma papierów, na skąd przyjechał. Tak. Tylko to tak jest, to jest, trzeba wiedzieć skąd się pochodzi, z którego regionu. No właśnie, ale jak nie mamy dokumentów, żadnych papierów, jak to udowodnić? No znaczy, żeby zacząć szukać, trzeba mieć po prostu wiedzieć skąd się, z jakiego regionu, żeby dalej szukać wszystko po kolei. No, ja myślę, że jeszcze jest jedno wyjście, nie wiem, czy to w parafii się znajdzie, może w aktach zgonu mojego pradziadka czy kogoś. Jakieś tutaj wskazówki. Jest ten problem, że tutaj nie ma tego i nawet jak jest napisane, to jest tak jak ja mam w ostatnio w dokumentach, bo kiedyś było napisane skąd było w moich starych dokumentach tutaj w Brazylii, nie? A w tej chwili jest tylko kraj pochodzenia, tylko z Polski. Kraj, no właśnie. I to jest tylko Polska i już jak się na banku pytają, nie? Miejscowość urodzenia. Ja mówię, no w dokumentach tylko napisane Polska i koniec. No, i to jest, a kiedyś miałem wiesz, miejscowość urodzenia, dlatego też to jest problem, że to też jest w parafialnych dokumentach, jest tylko kraj urodzenia, nie ma miejscowości. Tak, też tak było, również. Aha. To znaczy, że to od dawna tak jest. Tak. To już nie ma nadziei w takim razie. Po wielkanocnym spotkaniu ruszamy obejrzeć Krzyż Imigrantów. I to jest, Paweł, co to jest? Pomnik Matki Boskiej w Częstochowie. Znaczy, jak przesiedli w 1891 rok, to tutaj chcieli się zasiedlić, ale wiedzieli, że nie ma wody i tam weszli, bo tam rzeka i tu tylko te znaczenie się dostało. Królowie Polski, opiekunka naszego municipiu. Pato, jak to wchodzić? Tutaj ksiądz nam opowiadał, ksiądz opiekował się tym cmentarzem. Taki urząd stwierdził, że nie wiedzieć jak brudno. Co ksiądz będzie się tym zajmował, jak my zrobimy to lepiej. No i poszło to do władzy gminy. No i gmina tak nad tym panuje, że groby na ulicy. Kamila, córka Pawła i Klaudii, uczy się. Niedługo ma egzamin na prawo jazdy i jest rękodzielniczką. Oto jedno z jej dzieł. Jakie sponsor? Unikorniu? Jednorożec. Jednorożec. Tak. To jest jednorożec? To unikorniu w Brazylii. Manuela Mayer na imię dla dziewczyna. I tutaj dwa? Drugi. Drugi jednorożec. Dokładnie. I preszkolar to pierwszy lato w szkole. Przed szkole. Dokładnie tak. Jednorożec. O.
Dziękuję, to jest, to jest kiełbasa brazylijska. Słuchajcie, to jest najlepsza kiełbasa, jaką jadłem w życiu. Czyli święta, Wielkanoc, czy nie Wielkanoc. Wieczorem trzeba obejrzeć wiadomości. Po wiadomościach Paweł puścił mi swoje ulubione kawałki muzyczne. Paweł ma bardzo dużo polskiej muzyki, czy to jedziemy samochodem, czy to tutaj w domu leci polska muzyka. Także zobaczcie, jaka kolekcja. Po jakimś czasie Paweł poprosił, abym puścił mu coś, co aktualnie jest popularne w Polsce. Jak to nazwane? To jest Ogniem i Mieczem. To jest lektura. Henryk Sienkiewicz ją napisał. Nie ma, ale mówię o historii polskiej. Tak, to jest o historii Polski. Tak, to jest pan Tadeusz. Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Dobry rok, nie? Takie, tak, nie bardzo takie bardzo głupie, takie taki rytm dobry. Pamiętaj, jak na to dała. Nie, 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 tak dużo czerwieni. Wieczór upłynął nam na rozmowach o Polsce. Cała rodzina Siemionków była w Polsce. Wybrali się do niej razem z księdzem. A, podróż do Polski. Maj 2017. Warszawa, Kraków, Jordanów, Zakopane, Słowakia, Słowacja, Częstochowa, Środa, Poznań, Wrocław, Gniezno, Biskupin, Berlin, Szczecin, Świnoujście. I w Szczecinie co widziałeś? Gdzie byłeś? Co pamiętasz? Nowy Browar, tam koło rzeki, tam gdzie... Bulwary, tak. Tam chodziliśmy na centrum, taki nowoczesny jest, takie białe, nowoczesny... Filharmonia. Filharmonia. Filharmonia, moje miasto Wadowice. Jestem w kraju, ziemia żyzna zamienita. Skąd pochodzi znany Marcin Wadowice? Zas? Nie znasz. Nie znasz? Piosenki, co Polacy zrobili do Jana Pawła II? Nie, ich było dużo. No a teraz co? Najwyższa pora, żeby iść trochę pozwiedzać. Ja jestem z familii Goldasów. Goldas. Goldas. A mój męż jest danoski. Bo moja prababcia przyjechała stąd. Rozumiem. A wiadomo, nie wiadomo, skąd dokładnie? Nie, z jakim, nie, bo to kiedyś ja byłam jeszcze mała, to nie,
nie tak nie obchodziło. Nie interesowała się człowiekiem, jakby mało wiadomo. Jest dużo ciekawszych rzeczy. Chodźmy, a dzisiaj ciekawa, no ja bym chciała wiedzieć wszystko, nie? Zjechała z nimi. O proszę, 1887. Tu się zachowało trochę, widzę. A tutaj pierwsza klasa jest, jakie kolibki byli, jakie łuska byli, no nie? Mhm. Jaka to była cegła, dachówka, powrotek, potem to zjechało z nimi. Mhm. A od kiedy tutaj ten budynek istnieje? Uno ma 26 lat. Mhm, 26 lat. To co tutaj jest, to tylko wszystko, co nasze robią, nie? To tylko stąd, wszystko stąd. Mhm. Ksiądz zaprosił mnie do siebie. Rzuciliśmy okiem na jego zbiory archiwalne i pojechaliśmy w okolice. Te zdjęcia po prostu zostały już zabrane dla opracowań naukowych i nigdy nie wróciły. Teraz wyjechaliśmy z Dom Feliciano, jedziemy trochę dalej, pozwiedzać, poodwiedzać i proszę księdza, żeby nam powiedział, gdzie my jedziemy dokładnie. Będziemy jechali na kaplicę świętego Wojciecha, to jest São Adalberto po portugalsku, bo dzisiaj jest dzień świętego Wojciecha. Tam będzie msza, ale będziemy przejeżdżali koło dwóch innych kaplic po drodze. Jedziemy w tej chwili po takiej bardzo dobrej drodze, jeżeli będzie można pokazać. Ta droga była niedawno zrobiona przez gminy maszyny. Bez tego jest szeroka, prawie równa i prawie bez dziur. I to jest kaplica. Jak tu przyjechałem w 96, to tej kaplicy jeszcze nie było. Odprawiałem w tym. Mhm, tutaj. Tak, a została kaplica wybudowana i ten stary budynek, bardzo stary, tam z drugiej strony będzie widać, jak podjedziemy. Data, kiedy ten budynek był zrobiony. Aha. 1920 któryś tam. Zaraz zobaczymy, bo tu będzie data na budynku. Po prawej. 1930, tak. No, 1930 było wybudowane to. Ale tutaj kościół się rozlicza z fiskusem. Aha. Mamy księgi prowadzone, wszystko idzie do skarbówki. Wszystko musi być legalnie zrobione. Czyli de facto tutaj kościół jest firmą. Jest firmą, jest traktowany jak firma, która nie robi zysków, nie, bo zyski są wszystko tutaj na miejscu, muszą być zainwestowane dla dobra społeczności. Mostki przeważnie, kiedy będziemy przejeżdżali przez mostek, są przeważnie drewniane. One się mają gwarancję na 5 lat. Aha. 5 lat powinny wytrzymać, a jak są, czasami są i 10 lat i potem się zapadają. Dlatego też przejeżdżamy przez mostek, który wiem, że istnieje. Bo tam drugi to się zapadł prawdopodobnie. I dużo im czasu zajmuje zazwyczaj naprawienie takiego mostu, czyli de facto zrobienie nowego? 2 tygodnie. Aha! Dlatego to jest specjalna ekipa, która jeździ po całej gminie i naprawia tylko mosty. One mają wszyscy cały czas jadą, oni tylko mosty cały czas naprawiają. Rozumiem. Mają pracę zapewnioną do końca, do emerytury. No tak. Kiedyś się ich pytałem, dlaczego nie zrobią mostów betonowych, już porządnych, żeby to wytrzymało dłużej. A odpowiedź była bardzo prosta, ksiądz, no przecież to byłoby bez sensu, byśmy stracili pracę. A tak, mamy cały czas pracę, mamy zapewnioną pracę. Ludzie, którzy tam mieszkają, przeprowadzili się do tego domku stąd. To jest ich poprzedni dom. Tutaj to zostało założone 15 września 25 roku. Są ci, którzy na to jest członkowie zarządu po czasu, jak było powstane, nie? To jest to ich tam. Czyli od 25 roku to istnieje tutaj, ten budynek. Czyli nie w takiej już wielkości, bo potem on został powiększony, dobudowany. Tu była najpierw uczyli po polsku, potem jak już zabronili uczyć po polsku, to była szkoła, gdzie było nauczyciel po portugalsku, gdzie się uczyły. No. Uciekany, o Maria, Maria, słyszeliśmy Cię śpiewać.
Ksiądz podrzucił mnie do miasta. Poszedłem na zakupy. Dzisiaj ja gotuję. Dzień dobry, ja. Dzień dobry. Ja z Polski. Ja George do Wasilewski. 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 Popularne w Polsce nazwisko. Jest Polski. I które pokolenie? Dziadkowie w Brazylii? No, mój dziadek to przyjadł do Polski, wie. Dziadek z Polski do Brazylii? Do Brazylii, na imigrację. Jest północ i już jest północ. Jeszcze nie ma północy. A, to dobrze. Poczekajmy jeszcze trochę. Dajcie mi jeszcze godzinę i pół. Zaraz będzie. To już tak jak powiedziałem, to jest kurczak w sosie serowym. To było najlepsze danie mojej babci. Tak blisko, tak blisko jak ja. I teraz ty! Ja nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Ale zepsułaś. Tak blisko jak ja. Ani me, ani kukuriku. No to jak ciebie znalazłem? Czytałem dużo książek na temat Brazylii. Jak ja czytam sobie, zawsze robię notatki. Czytałem sobie Dom Feliciano, o, bardzo ciekawa miejscowość. To sobie naklejkę wklejałem. Potem czytałem Erechim, o, fajne miasto, naklejka. Potem i tak dalej, Aurea, naklejka i tak dalej, i tak dalej. I jak już tych książek trochę przeczytałem, to usiadłem do tych książek i przejrzałem sobie te wszystkie pozaklejane miejsca i sobie zrobiłem listę. I potem zacząłem was wyszukiwać. Czyli na przykład wpisałem sobie w Google Dom Feliciano, tam zbyt wiele nie było, więc wpisałem na Facebooku, znalazłem tam jakąś stronę i tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób znalazłem ciebie w Dom Feliciano i ci napisałem. I jak to wyglądało w ogóle, jak ja do ciebie napisałem? Jakiś anonim z Polski. Tak, ja tam sobie siedziałam, to było niedzielę. Tam, Facebook, patrzę, wszystko co się dzieje. Niedługo. Kto to? Paweł, nie wiem kto, ale tak mówi po brazylijsku. I chce przyjść tutaj do Feliciano. I, ale ja nie wiem kto to. W poniedziałek poszłam do pracy. Ksiądz, tak i tak i tak, to się dzieje. A, czyli było plotkowanie z księdzem. Kto to jest? Ksiądz mówił, no nie, to dobry. Dobry człowiek. I teraz tutaj jesteś. Mhm. I nie jesteś serial killer. A ty jeszcze nie wiem. Jest jeden noc. Jak klucze w wozie. Następnego dnia zostaliśmy zaproszeni do urzędu Dom Feliciano, czyli do tak zwanej prefektury. Jakubowski. Urząd miasta. Dzień dobry na burmistrza. Dzień dobry. Bom dia. A nie dzień dobry? Dzień dobry. Po polsku mówimy trochę? Muszę rozumieć. To biedzietka, nie? Sklep. Loża Balbiny. Później poszliśmy na małe zakupy, a potem do domu. Klaudia ma dzisiaj urodziny. Sami Polacy widzę. Dzień dobry. Mateusz. Dzień dobry, Mateusz. Markus. Dzień dobry. Balbina. Bardzo miło poznać. Czyli to pani loża. Moja loża. Sola, niech żyje nam. Sola, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Niech żyje nam. Batukany. Następnego dnia przyszło najsmutniejsze. Pora jechać dalej. I to jest dom mamy. Twojej mamy. Ale porozwalano. Nie, ale identycznie jest u
U nas w Polsce, u babci, tu jest tak samo. No, mamy do pokoju, jak nie. Wesele, Paweł. Jest taki salonik, salon, tak jak w Polsce, naprawdę. Pokój mamy. Dziękuję pięknie, bardzo, bardzo. Miło było poznać. Wszystko dobrze życzę dla pana. Jak kiedy przyjadzie, nie, znowuż do mnie przyjdzie. Dziękuję. Jak będę żyła. Będę żyła, oczywiście, że tak. Cześć, braciszku. I ze śpią wszystkie. To leniuchy. Paweł, masz tutaj cudownie. Pada. I trzeba iść stąd. Naprawdę będę tutaj tęsknił. Bardzo przyjemnie tutaj było. I dziękuję pięknie. Dziękuję jeszcze raz za wszystko. Dziękuję. Dziękuję pięknie. No i niestety już jesteśmy obok dworca. Zaraz ładujemy się do autobusu i jedziemy do Porto Alegre.